Okej, więc jesteśmy z Piotrem Jeleniewskim na imprezie organizowanej przez Iron Horse Series. Cześć Piotr. Witam serdecznie. No, chciałem nawiązać przede wszystkim do wydarzeń, które już mieliśmy za sobą niedawno. Twoi podobieczni bili się między innymi na gali KSW, przede wszystkim na gali KSW. No jeżeli mógłbyś jakby ocenić ich występy, bo wiem, że oni powygrywali swoje walki, ale jestem ciekaw, czy widzisz tu jakieś mankamenty, pole do pracy, bardzo wyraźne jakieś pole do pracy na przyszłość. Wiesz co, zawsze są rzeczy, które można poprawić, bo to jest taki proces, który się praktycznie nie kończy. Natomiast jeśli chodzi o Kubę, to jestem bardzo zadowolony, bo troszeczkę były zmienione przygotowania, trochę inaczej one wyglądały i wydaje mi się, że przyniosły bardzo dobry efekt. Byłem bardzo zadowolony z jego wydolności, wytrzymałości siłowej. Też w pełni zrealizował założenia taktyczne, tak? Tam to też nie jest tak, że wszystko ci wchodzi tak jak w scenariuszu, natomiast zrealizował praktycznie wszystkie te założenia, które na walkę mieliśmy. To, nad czym pracowaliśmy, również poprawił już w samej walce, nie tylko w sucho na technice czy później na sparingach. Weszło to również w walkę, także jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o Anzora, Przepraszam, jedna sekundka. Jeżeli mógłbyś powiedzieć więcej o tych zmianach w treningu, które spowodowały, że miał tą wyższą wydolność, bo to jest ciekawe. Wiesz co, to generalnie są zmiany związane z budowaniem siły maksymalnej. Zeszliśmy z tej siły, praktycznie nie robiliśmy. Robiliśmy taką typową siłę zapaśniczą dłuższy czas. Weszliśmy z nią w wytrzymałość i ona się jakoś tam z budowaniem już tej wytrzymałości specjalistycznej wiązała i spięło się to taką fajną klamrą i później już na sparingach było widać, że to wyszło, a już potem po wyświeżeniu, już jak przyszła superkompensacja, to była rewelacja. No zresztą widać było, tempo walki było duże. Właściwie, tak jak po walce rozmawialiśmy, to Kuba powiedział, że on spokojnie jeszcze mógłby wyjść jedną rundę zrobić, także fajnie to zapracowało. Troszkę mniej to było widać u Anzora, ale myślę, że głównie wynikało to z tego, że gdzieś tam Anzor walczył z zaciągniętym ręcznym, mówiąc tak w przenośni, bo jednak z tyłu głowy miał te wydarzenia związane z kwalifikacją i z tym no contest wcześniej, ale mimo, że ktoś ten ręczny zaciągnął w głowie, to i tak pojechał 200 na godzinę, także też jestem bardzo zadowolony. Natomiast też wyrazy szacunku dla przeciwnika, bo postawił fenomenalne warunki, wydaje mi się, że był naprawdę bardzo dobrze przygotowany. No i z tego, co widzę, co słyszę, wszystkim bardzo się ta walka podobała. Wiadomo, że tam też mamy zawsze jakieś rzeczy do poprawy. W tej chwili prawdopodobnie troszeczkę pracy Anzor będzie robił z Robertem Złotkowskim, stricte bokserskiej. Musimy tam parę elementów poprawić. Myślę, że Roberto zrobi zdecydowanie lepiej niż ja. No i dalej jedziemy, rozwijamy się. Mam nadzieję, że jeszcze wejdą nam walki przed końcem roku. Ale ogólnie, gdybym miał podsumować start chłopaków, to jestem z nich dumny, jestem bardzo zadowolony i cieszę się z wyników oczywiście. To tutaj zostając jeszcze przy tych lżejszych chłopakach, niedługo bije się Arbie Szamajew, dokładnie za tydzień. No jestem ciekawy, jak przebiegają jego przygotowania. Wiadomo, że mógł korzystać z pomocy chłopaków przygotowujących się do KSW. Czy tutaj pojawiły się jakieś nowe elementy i tak dalej? Wiesz co, on szedł bardzo podobnymi przygotowaniami, tylko opóźnionymi o tam mniej więcej 2 tygodnie, także oni zahaczyli o obszar sparingowy, natomiast też ciężar sparingów, jeśli chodzi o Arbiego, był po stronie Daniela Dziubeckiego, Maćka Górskiego, Mordeczki, Alana Kwiecińskiego. Oni tam dociążali głównie Arbiego, dlatego że Daniel też niebawem będzie miał walkę. W tym samym dniu będzie bił się Marcin Strojny, czyli nasza Mordeczka, też będzie się bił na gali w Kaliszu. Więc oni tam już troszeczkę później sparowali. Chłopcy już kończyli, kiedy Arbi tak naprawdę sparować zaczynał. Natomiast jak na razie jestem też bardzo zadowolony, natomiast nie chciałbym też chwalić dnia przed zachodem słońca, bo to wszystko zobaczymy, co będzie na walce. Natomiast jak na razie, tak jak go obserwuję na szybkości, na tarczy, jak ładnie schodzi waga, to też wszystko idzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że będzie fajna walka na naprawdę fajnej gali, także zobaczymy. Duże wyzwanie, bo też i zawodnik solidny. Mam nadzieję, że dadzą świetną walkę i zwycięstwo będzie w Ankosie. Tutaj wspomniałeś o Maćku Górskim, który gdzieś tam szykował swój powrót do MMA. Czy wiadomo coś więcej na ten temat już teraz? Maciek w tej chwili już właściwie kończy taki okres przejściowy, ponieważ bardzo dobrze aklimatyzował się i tutaj w klubie i na powrocie jakby. Bardzo szybko wszedł w trening, zaczął szybko realizować zadania. Też ta jego wydolność, kiedyś legendarna, wciąż przy nim jest. Bardzo fajnie pracował na sparingach. I sądzę, że tak jak na początku bardzo spokojnie podchodziliśmy do jego powrotu do walki, tak myślę, że całkiem szybko może się pojawić w klatce. Czekamy na ofertę, jest na nią gotowy, będzie walczył w kategorii 66 kg. No i jak na razie też jestem pełen podziwu do tego, w jak doskonałej formie jest i jak szybko wraca do pełnego takiego zawodniczego treningu.
No i przechodząc do tych dwóch turów, bo mam na myśli tutaj Andrzeja Debernego i Daniela Omielańczuka. Może zacznijmy od Daniela, który ma przed sobą dużą walkę. Powiedz, czy ty jesteś tą osobą faktycznie spinającą tutaj jego przygotowania? Jak to będzie, jak będą one przebiegać już teraz do końca? Czy tutaj są jakieś elementy, których jakby z punktu widzenia czytania MMA Rocks nasi czytelnicy mogą nie wiedzieć? Wiesz co, no tak naprawdę ja pierwszy raz pracuję z Danielem, więc to też jest taki moment, w którym ja jako zawodnika musiałem go poznać. Mieliśmy na początku dość duży problem z wydolnością, tak? Ja nie bardzo mogłem trafić z treningiem, troszkę się głowiliśmy tutaj. Bez specjalnej wazeliny powiem, że gro tej roboty zrobił Michał z For Sport Labu, tak? I tak naprawdę właśnie Michał Garnys tą robotę zrobił i ona teraz zaczęła przynosić efekty. Tak naprawdę od poniedziałku zaczynamy okres sparingowy, a teraz zakończyliśmy ten okres taki przedsparingowy wprowadzający, bardzo ciężki dla Daniela. Natomiast ponieważ nie ma u nas za dużo chłopaków ciężkich, więc już w poniedziałek Daniel jedzie do Płocka do Marcina Różalskiego. Tam będzie realizował sparingi poniedziałek, wtorek, później wraca, ponieważ broni pracę magisterską. W środę, w czwartek już jedzie do Poznania na sparingi do trenera Kościelskiego. Później prawdopodobnie przyjeżdża do nas Marcin Tybura, który również się szykuje do walki i obaj będą się przygotowywać tutaj. Później prawdopodobnie w tym drugim kolejnym tygodniu sparingowym również będą sparować u Różala i później jeszcze będą dociążani w Poznaniu. Także dość intensywny obóz sparingowy, ale jak na razie jestem spokojny, bo Daniel jest w niezłej formie, nie jest, na razie żadnej kontuzji nie mamy, także nie jest porozbijany, nic się tam w tym okresie poprzedzającym złego tfu nie wydarzyło, więc czeka go teraz naprawdę no, ciężki obóz sparingowy, później wyświeżenie. Rzecz dla mnie nowa, czyli jedziemy i będzie aklimatyzacja. To jest coś, czego ja jeszcze nie realizowałem z zawodnikami, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No, na pewno duże wyzwanie, no bo zawodnik taki, który na pewno nie będzie łatwy dla Daniela, ale wierzę, że jest w jego zasięgu. Mam nadzieję, że te przygotowania pójdą dobrze i również sama walka. No i ostatnie pytanie dotyczy Andrzeja Debernego, który będzie zaraz debiutował w MMA, z tego co słyszałem. Czy możesz już zdradzić jakieś szczegóły co do daty tego występu i tak dalej? Prawdopodobnie na gali w drugiej połowie listopada. Nie chciałbym tego jeszcze potwierdzać, ponieważ fight card nie został ogłoszony. Najbliższy start ma jeszcze zapaśniczy na turnieju za tydzień. Później już przechodzimy w taki okres. On jest cały czas w przygotowaniach w tej chwili, więc pozostanie nam około 4 tygodni prawdopodobnie do walki. Więc też wejdzie w okres sparingowy już po tym starcie. Jest w niezłej formie, natomiast no Andrzej zawsze jest w niezłej formie i cały czas pracuje, czy z Danielem, pomagając Danielowi, czy teraz będzie również wspólnie przygotowywał się i pomagał również Mariuszowi. Także no, myślę, że to będzie fajne wydarzenie dla polskiego MMA i kolejny zapaśnik zaprezentuje się z dobrej strony i też w tym MMA zaistnieje. Ja sam jestem bardzo ciekaw tego występu. Jeżeli chciałbyś coś dodać do koniec, to czas dla Ciebie. Jeżeli nie, to ja już z mojej strony to wszystko. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować sponsorom, którzy od początku najpierw PJ Promotion, a później już Ankosu nam pomagali, bo nigdy tak naprawdę nie było okazji, a te początki były bardzo trudne, dlatego chciałem podziękować i Pitbullowi, i HS-owi, również Manto, które zawsze od początku tak naprawdę wspierało Anzora i jest przy nim. Także wszystkim serdecznie ludziom życzliwym, którzy nam pomagają tutaj w WCA również, które daje nam wspaniałe możliwości z tego miejsca. Chciałem podziękować, korzystając z wywiadu. Dobra, dziękuję bardzo.